Hej, z tej strony witam was po raz kolejny Dante 1997 SMBX. Gabriel Hajduk, also known as Plants vs. Zombies. Mówi wam to coś? Tak, wiem już. Weźcie, wytrzyjcie sinę. Wiem, że znacie pułapkę. Po prostu wiem, że wam ścieka sina z twarzy, że tyle trudności, że tego się nie da przejść, nie będąc Koreańczykiem, ale w porządku, no. Przed pułapką zrobił parę innych epizodów. Był na przykład Mega Man X, czyli Mega Man X w Super Mario Bros. X. Czemu? Mega Mana czytam X, ale X czytam w Super Mario Bros. X, nie wiem. Może X, że jako imię. W każdym bądź razie zrobił także swoisty Boss Rush, czyli Mega Boss Battle. I mi się zawsze nasuwa, jak jest już słowo battle, z pewną sceną, którą można zaliczyć do najgorszych voice actingów w historii gier, sceną z House of the Dead 2. This is the final battle! Show yourself! All new ruler, the Emperor! Dobra, nieważne. Naprawdę, jeśli chcecie mieć śmiech, znaczy mieć śmiech, no, poznać co to dobra komedia, to polecam wam obejrzeć voice acting z tej gry. Wezmę chyba Mario domyślnie, ale mogę brać wszystkich. Okej, no i widzę, że mam slot pierwszy, drugi i trzeci, tamten coś, 118. Chyba kiedyś w to grałem trochę, ale dobra, wezmę po prostu slot trzeci. Mam bez kodów, oczywiście, jeśli nie będzie tak trudne jak pułapka, to pewnie. Witaj, w tym epizodzie są sami bossowie, no. Jeśli coś się nazywa New. Później jest kontynuacja, ma być tego. Chyba jeszcze niedokończona. New Mega Boss Battle, to jest po prostu Mega Boss Battle, to chyba się spodziewam właśnie walk z bossami, a nie, nie wiem, zbierania kwiatków, chociaż tu też to jest. Listek, dobra. Co tam dalej? Myślę, że to będzie najlepsze. A tu włączam Mega Boss Battle i na przykład nie wiem, co jest. Historia miłości Mariana i Bowsera. Muffle Blade. A, no to matka mózg z Metroida, no to nie tak złe, prawda? Ginie w pierwszym etapie. A czy mam pojechać? Bo chyba nie ogonem. Aha. Okej, na razie nie biorę tego grzyba, bo mam stary grzyb, zresztą nie potrzebuję go. No na razie nie jest trudno, tylko po prostu trochę nudno. Bo te bomby spadają tak dość wolno i tylko jedna bomba. Dobra, dobrze, że nie tylko jeden bombat. No ale co my tu mamy teraz już? Dwa krążki naraz. Au. No i się zaczyna nieograniczony spam. Uwielbiam to. Ła! Łohoho! Dobra. Aha, no tak. No i teraz niech mi ktoś łaskawie powie, jak mam jednocześnie dać te bomby i jednocześnie się nie zabić na krążkach. Co za głupota. Dobrze, że przynajmniej teraz są grzyby. No! Ła! No i no po prostu nie, no i teraz będę musiał tak wytrzymać po prostu aż. Jeszcze Muffle Blade muszę niszczyć. No tak, w sumie włączam bossa o imieniu Muffle Blade, to się chyba nie spodziewam, żeby taki skończony wywalał jej kopuły, nie? Aaaa! Ho! Ho! Te uniki! Boshi to jednak trenuje umysł i ciało. No!
Ej, no, ładna z ciebie laska, umówiłbym się na randkę, ale mi się śpieszy. Więc wybaczysz, ale cię zabiję. Albo ty mnie zobaczymy. Boże, jakby nie było spamu grzybami, to już bym nie przeszedł pierwszego bossa. Jest! Dajcie grzyba. No Jezus, powiedziałem dajcie grzyba, nie? A zresztą i tak będę mógł sobie wziąć to. Jest! Pierwsza gwiazdka zdobyta, co? I tu się okaże, że to był najłatwiejszy boss. No to wezmę standardowo. Może nie tak, może wezmę... Znaczy jest jeszcze lodowy kwiatek, ale jakoś wezmę listę. Dobra. Bum bum, no to bum bum, no to... Mini boss Super Mario Bros. 3, nic trudnego, prawda? Oby. Aha, już tutaj widzę, że... Pewnie muszę tam zejść, co? Aha, nie. No, ta walka na przykład na razie łatwa, a zobaczymy dalej, bo tu mamy kolejnego. A pamiętam, w tym epizodzie trzeba kilka razy walczyć z danym bossem. Znaczy, nie zawsze, ale często. Ha! Ale fart. Nie trafiło mnie w ogóle. Jest. Gabriel, prosiłbym, nagrał cały epizod za jednym zamachem. Spoko. Trochę to zajmie, ale... Mam czas. No i niestety po tym, jak przejdziemy bossa albo zginiemy na nim, trafiamy znowu tutaj. I te drzwi trochę odstają od tego, ale dobra. Mauser. No to Mauser to chyba nie powinien też sprawić problemów, co? A, tylko że to typ Mausera, że jeżeli go nie pokonamy w poje, to nie będziemy mieli gdzie się schować. Właściwie to Mausera ranią, znaczy dźwięk taki jakbym go ranił, ale dobra. No Mausera ciężko tu uczynić trudnym. Teraz nie mogę pogadać, bo muszę podłączyć kabel żaby. Włączyć nową broń, użyjemy jej przeciwko Bowserowi. Kabel żaby, oryginalne. Wart. Wart chuja, wart. Okej, chodzimy. A teraz na przykład pojawiliśmy się tam, gdzie byliśmy. Akurat nigdy nie byłem dobry przeciwko wartowi. Taki ze mnie nubek. I czemu mam go pokonać? Aha, dziwnie to dał. Ale jak się machamy, sweet. Dobra. Cebulactwo. Rozwiązujemy cebulą. Chyba to była cebula czy czosnek. Zawsze mi się myli cebula z czosnkiem. Nieważne. Bulactwo, cebulactwo. Okej. Okay. Czyli że będzie jeszcze jedna walka z nim. Ła, 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 ła. No i właśnie o to mi chodzi. Nienawidzę walczyć z wami. Niby taki łatwy, a jakoś nie. No i że zresztą często tak szczela, że akurat nie będziemy w stanie wziąć rosinę. Okej. Okay. Czyli teraz trudniejsza faza. I co, tutaj już żadnej muzyczki fajnej? Okej, okay, widzę, że spam tymi dziobasami. Dziobasy. To może być... Aha! No to... No nie, no ta walka to jest łatwa, no. Zresztą nawet gdybym nie rzucał niego tymi dziobasami, no to mógłbym po prostu przeskakiwać na nimi na samo lewo i by go w końcu bomby wykończył. To dziwne trochę. No ale dobra. To może jednak... Nie, wezmę kwiatek też, bo nasza na bum bum, a lepiej się sprawdzi kwiatek. Znaczy na bum bum, a teraz nie wiadomo czy bum bum. Ale pamiętam w pułapce jak się walczyło z Magna Centipedem zamiast Mausera, co sam siebie zabijał. Mario, potrzebujemy twojej pomocy. Król Bowser ciągle atakuje królestwa i zagraża innym ortografią.
zabij Bowsera i pomóż nam jako, że jesteśmy w jego zamku. To wystarczy nazbijać dużo magicznych gwiazdek. Mech to Gabriel Hajduk. Magiczne gwiazdy, epizod Mecha. I teraz magiczne gwiazdki. Mega Boss Battle, wszystko jasne. Ale inni bossowie właśnie pilnują gwiazdki. Pokonaj ich i zabij Bowsera. Jak już zabijesz Bowsera, to zapraszam cię na kremówkę. Nie lubię kremówki, co ty na to, suko? Tak, i ona... Oczywiście, Mario wala bną robotę. Za co? Za kremówkę. Super Mario 64. Lary kupa. Jakiś fajniejszy Lary. Baletnica Lary! O, te ruchy. Aha. Nie ma to jak zrobić bossa, który spada i... już nic nie możemy zrobić. Do jasnej cholery. Jeżeli Lary albo Ludwik, nie wiem czy ktoś jeszcze, spadną, chyba Bum Bum też, spadną w przepaść, to nic im się nie dzieje. Taki Bowser ginie, ale one nie, po prostu... zabije się. Po prostu nic się nie dzieje. Aha, i dają mnie tutaj, aha. Powrót po bonusy, la 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 la. La 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 la, cześć. La 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 la. La 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 la. Jezus Maria, nie mógłby dać co jakiś czas bonusu, panie, że musimy wracać. Tak na logikę, nie? Mogłoby być w naszym pomieszczeniu znowu bonusy i znowu bonusy i znowu bonusy. Chyba, że gdzieś tam są dalej tam bonusy. Nope! A kto będzie polarem? Wendy. Okej, teraz trzeba uważać. Muszę go zajebać nim. Jezus, ale zajeb go jak... No! Jak ja nienawidzę! No wytyfy, no skaczę na niego i nic mu się nie dzieje. Jezus, jak ja nienawidzę hitboxów Larego i Ludwiga po prostu. Za chwilę wracam, pójdę po bonusy, nie będę wam przecież tego puszczał. Okej, jestem. Boże, nienawidzę tej grze hitboxów Larego. Ludwiga. No jeszcze piedzi na mnie, no. I jeszcze tych szkieletowych kup Super Mario World. Po prostu... Nie! No i... Boże święty! Co to za walka, gdzie przeciwnik po prostu spada i już się nic nie da zrobić? Co on sobie myślał, robiąc tą walkę? Znowu za chwilę wracam. Okej, znowu jestem, oby się ten cieć teraz nie zabił. Znaczy nie zabił, on po prostu tam sobie siedzi już. Aha! Spoko. Dobra, teraz znowu zginę. Ponieważ jak będę dbał o swoje życie, to on się zabije. A jak będę starał się go zabić, to po prostu ja się zabiję. No i gdzie tu jest logika w tym bossie? Gabriel mówił, że to nie jest trudny epizod. Nie jest, po prostu jest irytujący. Co to w ogóle ma być? Boss, który spada i się sam zabija, nie wiedział, że to się stanie? Znowu za chwilę wracam. Dobra, jestem. Ale błagam cię, po prostu przestań spadać albo odwalać jakąś manianę. O nie, nie, nie zabijaj się, dobrze, na razie jest dobrze. Po prostu... O, tak! No i... Jest! Aha, no tak, to nie była walka z Larym prawdziwa. Aha, super, pewnie jak tutaj spróbuję wejść, to zginę zmiażdżony. Znając fizykę SMBX. Gdzie ten gnój? Aha. To może lepiej będzie, jeśli po prostu będę... Co, sam się zabił? Co za leszcz? Pój ci w dupę, Lary, jeśli ją masz, ale chyba nie masz, bo jesteś gadem. Pój ci w kloakę. No, sorry, że się tak wkurzę, ale po prostu ta walka mnie wnerwiła, no. No, nie chodzi o to, że jestem noobem i mnie zabijał, tylko o to, że sobie parę razy skoczył i nigdy nie wrócił. Ja nie mogę. Co to miało być?
I znowu boss, przy którym długa faza jest łatwiejsza. Wendy. Okej, okay. Wendy. Też będzie super szybka. Czemu on ich tak przyspieszył? Jak ja nienawidzę czegoś takiego, przyspieszę sobie. O, ale interesujący gimmick. Ale koła ratownicze powinny chyba być dobre, bo ratują, nie? No! Aha, ja myślałem, że ona strzela tylko tymi kółkami. A ona strzela też pociskami. Co, i znowu mnie da akurat tutaj, gdzie nie ma bonusu? No. Za chwilę wraca. Tak się uskapłem, że tam w korytarzu jeszcze następnym jest Yoshi. To będę go brał. Będę brał ci, Yoshi. Nieważne, wolę nie. Myślę, że będzie łatwiej, bo jak tak patrzyłem, to będą sami synowie i córka Bowsera. I pewnie też tacy przegięci, że nie do pokonania, co? No, z Yoshim się czuję pewniej, bo wiem, że jak mnie coś trafi, to przynajmniej nie umrę. Znaczy, nie stracę bonusa, tylko Yoshi będzie był. Więc będę go po prostu brał, jak to, jak to co. Ła! O, jeszcze jest wolniejszy tutaj, świetnie. Więc mi nie ucieknie tak łatwo. Dobra, jednak ucieka, ale mogę go sobie wziąć. Jest! A zresztą wam pokażę tego Yoshiego tam dalej. Będę go musiał brać, nie? Aha! No tak, tylko że mnie daje znowu tutaj. I znowu takie zapierniczanko. Dobra, wiem, że ssę dzisiaj, ale cóż poradzić. No nie, ja zawsze ssę. I tam nie ma wody, tak? Więc jeżeli nie doskoczę, to się zabije pan. Lemmy będzie EG, Roy, Morton Cooper Junior, Bowser Junior i potrzebujesz 9 gwiazdek. Ciekawy boss. Yoshi ci pomoże i tak jak widzicie, nie da się tak po prostu wejść warpa, tylko trzeba tak. Spoko. Nie wiem, czy to jego pierwszy epizod, czy nie, ale nie jest zły, po prostu niektóre walki są wkurzające. Lemmy. A, piłeczki Lemmy'ego, co? Więc tak naprawdę może sam się załatwi, bo za chwilę znowu będę mógł sobie wskoczyć. Aha! Ej, bo to mnie zgniecie, co? I znowu... Ale muszę przyznać, że interesujący gimmick z tymi piłkami. Chodzi o Yoshi. Teraz co, będzie wyżej, czy co? Już nie pamiętam wszystko. No wyżej. O Jezus, to może być problematyczne, bo... Jak ja do niego wskoczę. W sensie są te piłki nawet wysoko, ale nie na tyle. Jeszcze on strzela tymi pociskami. To jest najgorsze. Nie to, że w sumie jest wysoko, tylko że strzela pociskami. Ho! Już myślałem, że mnie zgniecie i umy. Może po prostu będę na nim stał. Interesujące. W porządku, 7 gwiazdek. Nie mógłby po prostu dać pojawienie się w innym miejscu nieco? I po prostu tam dalej bonusy jakieś podobne w dalszych pomieszczeniach? Nieważne. Nie żeby mi to aż tak przeszkadzało, ale mi to przeszkadza. Logika. W każdym razie, co dalej? EG. Co, będzie w stylu Super Mario World? Bo takie krzacze. Nie! Będzie Usain Bolt idzie.
O, o, Yoshi, chodź do mnie. Poczuj się swobodnie. Boże święty, co to ma być? Czego on się nażarł? No, Yoshi. Jezus Maryja, co to ma być? Nawet nie masz czasu na reakcję, od razu leci w ciebie taki IG. Naprawdę chyba sobie jakąś kocimiętkę zjadł. To było ciekawe. O Jezus. Nie chodzi nawet o tyle o te różki, co we mnie strzelają. Tylko o to, że... IG tak stoi, że może od razu strzelić. Ale ogólnie z Yoshin to... No! Nie, nie mogę go złapać, nie wierzę, że jest. A, dobra. Nie wiem po co miałbym wracać tam, ale dobra. Wyobrażam sobie, że ta dziura prowadzi w przepaść teraz i po prostu tak... Zdobywasz gwiazdkę, dziura i nie żyjesz. Może jakieś tanuki, hamery i tym podobne. Zabije się w wodzie. Smoke on the water. IG, to kto jeszcze? Roy, Morton, Junior i Bowser. Junior. Okej. Roy Koopa. Royo, Rocky Royo. Kupa. No, taki klasyczny chwila. Czy ten leszcz też może skoczyć i się zabić? Wiesz co, Roy, będę ci pomagał. Po prostu pomogę ci i skrócę twoje mełki, tylko błaga, nie skacz tę zastraną przepaść. To znaczy przepaść w piasek. O! Aha, to ma... to jest ten... Zamiast... Panuki, dobra, to fajnie. Co prawda nie wiem, czemu za tak łatwego bossa mamy, ale dobra. Aha, może to tu coś będzie. Cia. Aha. No! A co to miały być te... Nieważne, ledwo przeżyłem. Okej, będę mógł teraz wejść do tamtej... Do tamtego sekretnego przejścia, co? Nie mam tanuki, ale dobra. Tja. Go, go, Power Rangers! A. Du, 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 du. Go, go, Power, Power, Power Rangers! O, co za zboczona piosenka. Go, go, Power Rangers! Coś tam, na, 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 na. Roy, Morton, Koopa Junior. Okej, dobra, może te biegi tam po prostu będę ucinał. Jezus Maryja. Znaczy, nie wiem, czy Maryja, no... W sumie nieładnie tak mówić o... kimś, kogo wierzę. No! Jak ja nienawidzę wskakiwać na Yoshiego, czy tak trudno... Po prostu... O! No to tanuki jest, to jeszcze hamy. O mój Boże! Co on sobie myślał? Ale rzeź! A Yoshi se dalej biegnie, no weź go ze sobą. Boże święty, co to miało być? Dobra, ucinam. Okej, jestem, no to został jeszcze Bowser Junior. Taki smarkacz Super Mario Galaxy. Chociaż był chyba jeszcze w New Super Mario Bros. Nie pamiętam. Nie grałem w te nowsze części. Hashtag bieda. Okej, to będzie Bowser Junior. O, przynajmniej jedna walka. Którą pewnie przegram, zależy. Hmm.
skorupa jak u Ludwika. Ale ja się spodziewałem, że on będzie w tym klankarze. Z tego co wiem, te swoje klankary. Wow! Więc Ludwik to tak naprawdę Bowser Jr. Może Bowser Jr. to Ludwik, tylko że jakaś jego młodsza wersja, która jednocześnie jest i Ludwikiem, i Bowser Jr. Ale co to była za walka? To była na przykład super łatwa walka. Nawet jako mały Majo bym ją przeszedł. Zwykły Ludwik, bez żadnych utrudnień. Nieprzyspieszony Ludwik von Koopa. Ale gdzie? Tu czy tu? O, Ludwik! Kocham cię. O, nie. Fajnie, że w Super Mario Bros. 3 miałeś styl a la Geralt z Rivii. Cię. Nie! O! A, no to mam tanuki, więc... Listków nie potrzebuję, ale chyba tutaj nie mógł spać, bo był za duży, co za fart. Cię. O, jakaś fajna muzyczka. Znaczy nie, żeby reszta była niefajna, ale jakaś tak. No! Jak ja nienawidzę, jak tanuki się przełącza. No co ja robię? Jak ja straciłem bonus na Ludwiku? To zwykły. Wow. Boże święty, fail roku, straci bonus na zwykłym Ludwiku. Za chwilę stracę życie. Czyli co, to będzie tak nieskończoność? Ludwik? Muzykę skądś znam, ale nie wiem skąd, więc nie powiem. Dobrze, że nie ma takiego spamu jak przy Roju. Myślę, że trzeba było go pokonać. Wow! Nie odpuszczasz, co? Czemu ty się klonujesz? Nie wiem. Kupiłeś na Mango w ofercie uniwersalny klonator za jedyne 100 zł. Niewiarygodne! Prawdziwa sensacja! Mulcze blade, no. Niech ktoś policzy, który to już jego klon, bo mi się nie chce. Pewnie będzie 69 klonów i przy okazji ucięcie tutaj, w lewym dolnym rogu, widzicie? O. Za chwilę wracam. Okej, jestem, może zapisik, czemu nie? Ludwik von Koopa, tutaj co? Aha, drzwi na róże, oryginalne. Kamek. O Boże, nie kamek. Bido, na rowerze. Koopa Bros. No to teraz kamek, ten chuj z Super Mario World 2, chociaż Super Mario World 1 też chyba był. Ale to tylko jako taki gościu, co szczela. I czym mam cię, kochasiu, pokonać? Ha! No tak, mogę cię po prostu zjeść! Aha! Tak się dziwię, czemu się nie mogłem ruszać. Okej. Okay. W ogóle zauważyliście, tak samo Mario jak leci w tym soju, to po prostu tak wystawia ręce, po prostu nie wiem. Człowiek witruwiański, czy co? Kamek, a co jest w tej rurze? A jeszcze więcej bossów, super. Bildo różowa, żółta, różowy, żółty, bo to facet, który myśli, że jest kobietą, przypominam, i czerwony. Tu jest 17, 16. Powinno być tak, że możesz walczyć z bossami
prawie w dowolnej kolejności, tylko po prostu ostatnia walka wymaga wszystkich gwiazdek, a nie, że i tak musisz po kolei walczyć. Dobra, Kamek, Widu na rowerze. Tia. What the fuck? Nie! To twój chłopak przecież! Moja kochanku, czemu go bijesz? I czemu ja cię biję? Przykro mi, nieudany związek, Yoshi. A co, że nie chciałeś? Chuj mnie to obchodzi, że nie chciałeś, chcę to przejść. O, dobrze jest, pojawiamy się tam, gdzie trzeba, nie na początku. Koopa Bros. Jak jest Mario Bros, to czemu nie Koopa Bros? Oni też muszą mieć sprawiedliwość. O mój Boże, co za model. What? Oj, spodziewam się, że za chwilę coś się zbuduje. O mój Boże, nie mógł po prostu dać samego Koopa Brosa, tylko po prostu daje jakieś gówno. Dobra, idę po Yoshiego. Widzę, że nawet nie potrzebuję dodatkowego listka, bo jeżeli mnie zgniecie, to i tak umrę. Co to miało być? Ja się pytam. Walki tu są tu tak niezbalansowane, że nie wierzę po prostu. Niektórzy bossowie są łatwi, niektórzy chuj trudni, niektórzy jeszcze do tego zbugowani. Aha. Uwielbiam uczciwość. No, czemu mi nie dał tego? What? Co się dzieje? Nie, nie da rady po prostu. Muszę wziąć kilka bonusów. Zresztą nie wiem, co on myślał, dając te nutki. Jak mnie czasem mogą zgnieść, to za chwilę wracam. Okej, czas na kolejną porażkę. Bo po prostu pewnie znowu zginę, albo tam się zgnieść. Serio, ale ja nawet nie mam szans tutaj nic zrobić. Aha, super. No! Tak to bym stał tutaj, jak debil, ale wiadomo, nie mogę. Bo zapewne mnie coś zgniecie. Nie no, iście epicka walka z bossem. Przepraszam, pompatyczna bardziej. No Jezus, ma jeszcze swój duży. Ja nie mogę. Szybciej będzie tak naprawdę. Aha, oczywiście, że nie dał wyjść bez zapisywania, bo Reddit nie potrafi dać tak prostej opcji. To się go, bo się go oddało do adopcji, czy coś. Aha, mega was bardzo. O Boże, tyle tych gwiazdek będzie? Huh? Nie mogliście mi już po prostu dać? Myślę, że będę miał w powrotem i nie będę musiał dałować w lewo i w prawo, tylko ten. No ale dobra, czyli nie muszę dałować. Nie wiem, co o tej walce sądzić. To chyba jedna z najgorszych walk w historii G. Po prostu, no. Brawo, Gabi. Aha, no tak, za chwilę wracam. Dobra, jestem. Znaczy, może nie na znajgorszy, ale czemu te nutki tam są w ogóle, jak mogą mnie zgnieść? Zadacie mi pewnie pytanie, dobrze, debilu, drogi, ale czemu po prostu nie wskoczysz na te nutki i nie poczekasz, aż on sam pod ciebie wskoczy? Dlatego, że zapewne mnie po prostu to zgniecie, tak jak wtedy. No! Ale można spróbować zawsze, co? No! O, dobrze jest. Jeszcze raz. Zabierz mnie do pierwszej łzy. Jest! Tylko teraz jak nie zgniecie coś. Ło, ile żyć! Jest, udało się. Pocałujta, wujta, fujta.
drodzy Kupados, nie jestem wójtem, ale możecie mnie pocałować. Dobra, różowa Bildo. Różowy Bildo. Żółty. Po kolei. No wreszcie coś normalnego. Stęskniłem się za czymś takim normalnym. Stereotypowym, normalnym. Bez żadnych udziwnień. O tak! O, po prostu zwykła gwiazdka, bez żadnych kup prosto. Można się zgnieść na nich, o. Bez żadnych larych, co wypadają w przepaść. No, no to będą easy gwiazdki, mam nadzieję, chyba że nagle inne Bildo są super trudne. Szczerze, to wygląda jak jakiś mutant. O Jezus, podłoro. Ile jest tych Bildo? Dwa jeszcze. Zielony. A on przypadkiem nie strzelał ogniem? No. Co mam zrobić? A. No ale widzisz, Yoshi, teraz jest zielony Bildo, pasuje ci do siebie kolorem. To co, cmok? Cmok. Cmok. No, o, dobra. Cmok. O! Taki nieświeży oddech miał, że padł po prostu Bildo. Szkoda. Yoshi, musisz szukać innej miłości. To może czerwony Bildo? O Jezus Maria, co za szybkość. I co, mam już? Mam go pokonać niczym? Aha. No to dajcież to, no. No. Za chwilę zginę na nim. No. No. Postoję, grzecznie poczekam. Czemu zawsze jak wyskakuje warzywo, to ja akurat nie jestem w pobliżu? O, jest. Zobaczymy, kto ma lepsze warzywo w środku. Dobra, on ma ogień. To mam mocniejszy oddech. Zobaczymy za chwilę. Gdzie on jest? Nie mogę go znaleźć! No. 19 gwiazdek. A ma być 30 ileś, co? Tutaj co? Tutaj już wszyscy, tak? No to pozostaje mi iść dalej. Zamienię cię! Już się zepsułeś, Yoshi, i wiem co zrobię. Zamienię cię na lepszy model. Ha, na ten sam, ale dobra, to ten jest zmęczony, to mu pozwolę odpocząć. Odpocznąć, odpocząć. Bu! A tam dalej jeszcze więcej bossów. Ha. Ciekawe, ile jest bossów New Mega Boss Battle. 200? Jezus. Oh.
O Boże, uwielbiam zbugowane rzeczy. Ja wiem, uwielbiam narzekać na bagielcu. Aha, ale jestem głupi, przecież Yoshi może to połykać i strzelać. Failo. No, a teraz leć tu do mnie. Aha. Cia, może po prostu... What? Ho, co to miało być? Co za szybkość. Chwila, chwila. A to nie jest jako przeciwnik traktowane? A pierdolisz, to gwiazdkę ostatecznie mam, prawda? Idę po Yoshiego. I za chwilę wracam. Okidoki, jakby to Mario powiedział i Luigi. No to idziemy dalej. Yoshi! Wow, będę walczył ze swoim niewolnikiem. Kakelt. Bowser Super Mario World. Lakitu. Peach Boss. O, Tato z sędzią klepie, albo na nim. Toad. Mario. Czy Wario? Aha, Wario, Waluigi. Luigi. Mario. Król Koopa Bowser. Potrzeba 25 gwiazdek. Skąd ja miałem tyle wtedy? Chyba, że to nie był mój zapis, tylko jego. Nie pamiętam już. Dobra, Yoshi. Yoshi go obstawiam w stylu Super Mario Bros. 2. A nie. Jako Ludwik. Tylko, że to jest ten lepszy Yoshi, bo jest Super Mario World 2. Ja mam Yoshi w Super Mario World. Okej, za chwilę zwalę mojego wierzchowca, który się buntuje. Cia. A nie, to konia, nie Yoshiego. Nie mówimy chyba zwalić Yoshiego, przepraszam. Co ja gano w ogóle zapsuję? Mózg mi wysiadł po walce z Larym. Kakelta. Nie wiem. Nieważne. Cia. A czym ja ci wklepię, moja damo? Aha. Jak na razie wszyscy posłowie byli z serii Mario, to pewnie też jest Mario, nie wiem. O! Jezus, tak to szybko leci, że nie mogę zdążyć złapać tego warzywka. O Jezus, co za fail. Nie Jezus, że jest failem, tylko że fail, że nie złapałem. I fail, że się dałem trafić. No. A Jezu, a ja nam sobie wszyscy po sobie byli z Mario, a Mafia Brain to niby z Mario, tylko z SMBs. Ale New Mega Boss Battle pewnie są z innych gier. Znaczy, o może głównie z Mario, tak po sobie. Tam była niby Mafia Brain. Buzi? Smok. Czemu z buzi? Dobra, nieważne. Nie, Yoshi kocha tylko swojego chłopaka Birdo, który myśli przy okazji, że jest kobietą. Jakie to smutne. Warzywa są zdrowe, jedz. A, that was too close. Ła? Ho! No, za Yoshiego. Amciu, amciu. Jeszcze nie? To za mamusię, za tatusia. Co? Niam. Już myślałem, że tą ręką przy locie pokazywała fuck you. Bowser Super Mario World, czyli że będzie latał tak normalnie? Cia.
Okej, widzę, że będę musiał porzucić Yoshiego. Bo inaczej nie będę w stanie. O Jezus, ale fajnie. Właśnie czemu Yoshi nie może brać więcej czegoś, bo się zmaja? Ja, to chyba to potwa, bo Bowser super mają do jeden. Aha, no tak, zapomniałem, że przecież bomby najbardziej ranią gacza, nie go. Bowser super mają do jeden jest trochę żywot. Nie tak bardzo jak super mają do 3, ale jest. No dobra, padł już. A! Normalnie, cyrki takie. No ale dobrze w sumie, że w tym z domem, z walką z Bu było tyle bloków lodu, że tyle one-upów dało, ale jeśli nie to zabiło, to przynajmniej nie stracę wszystkich one-upów. Lucky. Zajebiste Lucky tu, panie. Chociaż wyglądają trochę jak walty. Co mam je? Normalnie komputer mi nie wytrzymuje tego. Aha. Dobra, i tak muszę tutaj być. Normalnie. Sorry Yoshi, ale nie, przydasz się. Znaczy, Yoshi chyba nie pożera wartów. Mausera pożera na pewno, warta chyba nie. Boże święty. I co, i teraz tak będę nawalał, aż wszystkie zdechną, tak? Normalnie? Okej. Okay. Teraz sobie wyobraźcie, że tam spadam. Tylko że jeden chyba utknął, bo po prostu stoi tylko w jednym miejscu i nawala tymi bąbelkami. No po prostu przykład, jak zrobić ekscytującą i ciekawą walkę, no. I co, muszę chyba zejść do tego, co? Oby gwiazdka była tutaj. Wolą cię plecki, to ja cię podrapię. Miło, prawda? Co? Idź, chamie. Bucyfale. Powiedzcie, że to ostatni. Jest. Yoshi po prostu taka mina, what the fuck? What the fuck, boo! What the fuck? Dobra, nieważne. Beach! Beach pewnie będzie trudna, bo to naprawdę... Ło! Jaka szybka! A właśnie, co mówi Chińczyk, jak widzi okno? To Shiba! Ej, no ale... Szczerze to na wszystko za chwilę rozpierdoli. Dobny mak. Albo siebie rozpierdoli. No, dobrze, że te bloczki nie znikają. No.
Już mogę przestać grać ten epizod, bo rozwaliłem tą sukę, to jest najważniejsze. Więc co, mógłbym zakończyć już ten epizod? Ale jeszcze nie muszę. Ojo, jeszcze nie. Toad chyba, tak? Toad, okej. Okay. Temu też sędziów klepię. Albo on mi. Mów dobrze, że bumerangi nie zawracają, co? Czy mi się zdaje, czy moją stronę, jak jest prawo zwrócony, to ma ucięty trochę łeb. No, raczej kask. Toady są pewnie łyse, więc... To są takie miniaturowe hitmany. Wow, więc Ludwig jest jednocześnie Bowserem Juniorem i Toadem, tak? Ciekawe. Dobrze, że przynajmniej w tych etapach nie jest zwracany na początek. Wario. Oje, lubię Wario. W końcu to on zabił te wszystkie kucykipony w Wario Land. Legend of Six Crystals. Chociaż... Temu to coś chyba... Nie tak się dzieje. Ale minę to ma straszną, jest chyba trochę schód. I mnie trafi. Więc to był Luigi, tak? Więc co, jak jeśli pokonam Waluigi'ego, to będzie Mario? Czyli wszystko na odwrót. Bo w końcu Wario to powinna być taka zła wersja Mario, a Waluigi to, czy tam Waluigi to zła wersja Luigi'ego. Jezus. Dobra. Nie jestem w stanie nawet wziąć Yoshi'ego, no. Ha! Ledwo, bo ledwo, ale będę musiał iść po parę bonusów. Właściwie to ile mi jeszcze zostało? Luigi, Mario... I Bowser, okej. Okay. Może skończę ten epizod jakąś godzinkę. To ja za chwilę wracam, uzupełnię sobie bonus. Okej, okay, braciszku, pora na ciebie. Zapłacisz za to, że cię widziałem ostatnio, jak do Peach zalatywałeś. Co to ma być? To znaczy, czemu muzyczka taka gra? Okej, okay, widzę, że sposób jest taki. Aby go zabić, nim on nie. No to było dość trudne, bez już niego bym pewnie w życiu tego nie przeszedł. Zastanawiam mnie, czemu nawet jak Mario obewie w głowę, jeśli to zna Yoshi, to tak Yoshi będzie płakał, nie Mario. Czy Yoshi ma taką empatię, że płacze, że Mario obie mnie wyłapają? Nie wiem, spróbuję go pokonać. Tylko z jednym bonusem i z Yoshi. No dobra. O, Hammer Sweet! Nie jestem pewien, ale przy którejś tam walce miałem... Chyba przed Bowserem miałem nie mieć Yoshi'ego, ale to tam... Aha. Rozumiem aluzję, tego już nie zniszczę, więc muszę sam mu wklepać. I znowu fajna muzyczka. A tutaj na przykład może zniszczyć, może tu już mu dam pole do manewru. Nie dziękuj, Mario. Więc ten epizod jest piękny, Mario walczy z samym sobą. I czemu? Mario nagle jako wróg jest taki OP. Właściwie to nie wiem nawet po co to robię, jak... Się respi co jakiś czas... Jak się respią co jakiś czas młotki, ale...
Tak się, tak w sumie się śmiesznie walczy. Wow! Ale przykurcz się z nich zrobił. I co, tutaj mam domyślnie zacisnąć to wszystko? Okej, no to jak mówisz. Gabriel, porzucam już jego. Czas na ostateczne starcie! Tu ja pewnie przegram, ale dobra. Tak fajnie to musi wyglądać. Taki Bowser, czekałem na ciebie, Mario wchodzi z takimi rozłożonymi rękami. Aha. Okej. No to czas na ostateczną bitwę. Czy będzie super, dupę? Czy to jest kopia bitwy z Happy Thieves Adventures Land? No. Dosyć. Podobne. Duży Bowser. Kosmos. Taki no. Może nie tak kosmos. O! Fajny tusz do rzęs. Chociaż to bardziej drzwi są. Nie, chwila rzęsy. No, fajny masz tusz do rzęs. Pauzę. Może po prostu wezmę to. A no tak, zapomniałem. Że przecież on cały czas strzela stąd, jakby nie było tych młotów, no. No ale dobra, jest grzybek. Dobra, ta walka trochę zajmie, bo nie wygląda na trudną, ale już. No, na pewno mam duże szanse wziąć te bomby i rzucić. Mogłem wziąć Linka do tej walki, bo spamował mieczem. Wziął drzewka, spamował mieczem. W sensie, żebym tak podchodził i nawalał mieczem. Trafiłem. Ta muzyczka też jest naprawdę dobra, nie wiem skąd, ale kojarzy. Halo? Halo, pani Alo? No, trampoliny nie potrzebujecie. Te wszystkie bomby i warzywka w tym epizodzie spadają za żal. Aż co mogę poćwiczyć unikanie, no. Bo cóż innego. No dobra, tego nie zdołam uniknąć. W sensie tak lecąc między to. Już koniec muzyczki. Fajnie, że już zima, nie? Śnieg. Można zjeżdżać na nartach, sankach, snowboardzie, na dupie. Bo kto to nazywa jabłuszko, nie? W sensie jest... Tak się chyba to nazywa, niby jabłuszko, ale to jest dupolot po prostu już. No, fajnie. Cześć Bowser, co tam u ciebie? Jak tam pogoda na górze? Ala Hagpal. O, więc tak naprawdę Mario jest terrorystą i po prostu biegnie tak z bombą, żeby zabić Bowsera. No dobra, trochę dłużej to potrwa niż godzinkę, co? Ale... Nie zdążę już.
No trochę potrzebowała ta muzyczka, żeby zestępować. Dobra, nie robię tego chyba jeszcze, bo... Potrzebuję dwóch grzybków, poczekam aż tam się pojawi. No, lubię początek tej muzyczki. O. Początek najlepszy. Jezus. Aha, bo to jest zamiast mafę, bo inaczej ja tak się zastanawiam zamiast czego, a jaki dźwięk, kto inny wydaje taki dźwięk. Przebywaj. Ho, ale żem to rzucił za je fajnie. Ta walka, no. Znaczy, nic nie mam do długich walk, jak się coś dzieje poza tym, że robimy takie uniki. Myślałem, że to będzie koniec, ale nie. Za chwilę się okaże, że jak opuszczę ekran, jak jest Mafia Wayne, to jej się życie odnawia, ja tak nieskończony będę nawalał. O, jest! Znowu się muzyka zestartowała, za krótko ją dał. Czyli co, nie ma żadnych napisów końcowych ani nic? Pewnie po prostu jak już pokonałem wszystkich, to pokonałem wszystkich, co? Zobaczmy. No, no to by było na tyle, no. Jak widać się trochę wnawiałem. Głównie przez mój brak skilla, hehe. No ale ogólnie epizod w porządku. Niektóre walki z bossami wydaje mi się, że za trudne, niektóre za łatwe, ale ogólnie nie było źle, całkiem fajnie się grało. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was gorąco. Trzymajcie się!